No wiecie Państwo, gdybym no, był w tym takim modelu, że czasem sobie to piwko wypiję, czasem nie wypiję i tak się permanentnie targuję ze sobą, to w pewnym sensie moja energia życiowa no, ciągle schodziłaby na to takie targowanie się, tak? Ciągle bym się na to zużywał. W momencie, jak sobie powiedziałem raz, jakby raz po zrobiłem mocną decyzję, że już więcej nie, no to jakby odblokowała się ta energia życiowa i to jest coś, co no, dało mi bardzo dużego takiego rozpędu życiowego i też takiego właśnie stoickiego, Stoickiego uporządkowania. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście, lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Mój drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem wielokrotnego gościa, Lepiej Teraz, z którym mam przyjemność się przyjaźnić. Piotr jest pisarzem, filozofem i propagatorem stoicyzmu. W tym odcinku dzieli się m.in. Sukcesem swojej trzynastoletniej abstynencji od alkoholu opowiada o tym, jak pomógł mu w tym stoicyzm. Wymienia też stoickie metody planowania nowego życia. Rozmawiamy też o kalendarzu stoickim. Jako ciekawostkę wspomnę, że Piotr jest jedyną osobą, która od lat systematycznie wysyła mi pocztówki z różnych miejsc, które odwiedza w ramach wakacji, takie prawdziwe papierowe pocztówki, począwszy od RPA, aż po Polski Bałtyk, za, za co mu serdecznie dziękuję, jeżeli tego słucha. Moi drodzy, no ale zanim przejdę dalej, ważne jest wspomnienia, że stoicyzm może nam pomóc radzić sobie z problemami życiowymi, ucząc skupiania się na rzeczach, które możemy kontrolować i odpuszczać rzeczy, których nie możemy kontrolować. Pomaga zmniejszyć stres, niepokój, poprawić ogólne samopoczucie. Ponadto stoicyzm podkreśla znaczenie Cnót w naszym życiu, mądrości przede wszystkim, która ułatwia podejmowanie lepszych decyzji i prowadzenie bardziej satysfakcjonującego życia. Ostatnie pięć lat spędziłem na intensywnym zgłębianiu tej filozofii i korzystaniu z niej w praktyce. Dzielę się nią w moich podcastach, i od tego roku zacząłem też prowadzić swój autorski program mentoringowy, jeden na jeden, który oferuję każdemu, kto pragnie skorzystać ze stosowanej przeze mnie. Techniki deep dive. Używam tego sformułowania w tym wywiadzie też, czyli tak zwanego głębokiego zanurzenia. Na czym to polega? W tym wypadku mam na myśli zanurzenie się w stoicyzm na trzy miesiące. Tak, moi drodzy, na tyle to obliczyłem, ale to może się zmieniać, może być krócej w zależności od postępów. Polega ona na cotygodniowych spotkaniach online ze mną, jeden na jeden, pracy coachingowej. Pracy mentorskiej oraz samodzielnym czytaniu tekstów i robieniu ćwiczeń, które po sesji otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową codziennie. Także to jest dość intensywne. Poza spotkaniami też codziennie są zadania, więc praktycznie codziennie jesteś zanurzony, zanurzona w stoicyzm. I jest to Intensywny program wewnętrznej stoickiej przemiany. Mogę tylko zdradzić, że dotychczasowi uczestnicy mówią, że odczuwają zmianę w sposobie myślenia już po pierwszej sesji. Jeśli jesteś zainteresowany moim stoickim mentoringiem jeden na jeden, zapisz się na darmową i zupełnie niezobowiązującą konsultację. Wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiteraz.pl, łamane na mentoring lub napisz po prostu do mnie maila na adres kontakt małpa no a teraz, zanim zaczniecie słuchać rozmowy z Piotrem Stankiewiczem, warto wiedzieć, że stoicyzm to filozofia, która kładzie nacisk na samokontrolę, umiejętność tolerowania trudnych sytuacji. Możliwe, że praktykowanie stoicyzmu może pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, ucząc się o lepszego radzenia sobie ze stresem, emocjami, które prowadzą do picia. Należy jednak zauważyć, że sam stoicyzm może nie wystarczyć do rozwiązania problemu uzależnienia i... Powinien być stosowany w połączeniu z innymi formami leczenia, takimi jak terapia i grupy wsparcia. Czego dowiesz się z tego odcinka? Przede wszystkim, co ważnego dzieje się u Piotra Stankiewicza teraz? Czym jest właśnie ta stosowana przeze mnie technika deep dive? Jak stoicyzm przysłużył się do sukcesu Piotra w tej 13-letniej abstynencji od alkoholu? Czy w ogóle stoicyzm może służyć jako terapia? Jakie ćwiczenia stoickie są pomocne w walce z uzależnieniami? Jak powinniśmy podchodzić do projektowania naszego życia, jak Stoicyzm ułatwia samoorganizowanie się. Dowiecie się też więcej na temat stoickiego kalendarza Piotra Stankiewicza. I czym się różni od e, tradycyjnych? Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, Piotrze. Cześć, Radku. Witaj, jak zwykle, dzięki za zaproszenie. Bardzo miło mi gościć w Twoim podcaście. Witam wszystkich słuchaczy. Moi drodzy, Piotr zgodził się wystąpić po raz kolejny. Dla tych, którzy pierwszy raz trafili na ten odcinek, zapraszam Was na stronę teraz.pl. Tam u góry jest przycisk: Szukaj, możecie wpisać Piotr Stankiewicz i znaleźć poprzednie odcinki z Piotrem. No a teraz robimy update. Piotrze. Co ważnego się u ciebie teraz dzieje, co się zmieniło, może coś nowego? To ja, może słóweczko tylko dla osób, które trafiły po raz pierwszy. Ja jestem pisarzem, filozofem, zajmuję się popularyzowaniem. Filozofii stoickim, uczeniem tego stoicyzmu w różnych konfiguracjach. Zapraszam na moją stronę, piotrstankiewicz.pl, tam jest więcej powiedziane. I co zresztą nas łączy, tak? Bo stoicyzm jest też Tobie filozofią bliską przecież, a ja mogę i też do nim dużo robisz rzeczy związanych ze stoicyzmem, a nawet mogę tutaj tak troszkę pochwalić, że ja w ogóle bardzo szanuję to, jak Ty systematycznie podchodzisz do, do, do tych spraw stoickich i że po kolei wszystko.

Od A do Z sobie tam regulujesz. Więc to jest, to jest na pewno godne pochwały. Cóż, co u mnie? No ja generalnie jestem, jak to pisarz, jestem zawsze na etapie wydawania nowej książki. Faktycznie wyszła nowa książka jesienią, nazywa się Dziennik Reformowanego Stoika, również polecam. I do książki wyszedł kalendarz stoicki na rok 23, który też serdecznie polecam, o którym pewnie jeszcze dzisiaj będzie okazja, okazja wspomnieć. Więc reasumując, bo już się z nam rozgadywać, śmiało. Jak to, to pisasz, cały czas jestem, albo właśnie wydałem książkę i już piszę następną, albo jestem w jakiejś trochę innej fazie cyklu, ale to jest tak właśnie od książki do książki, od szkolenia do szkolenia. Piotrze, może przypomnij, jakie książki o stoicyzmie napisałeś, bo to napisałeś nie tylko po polsku, prawda? Tak, ja napisałem generalnie taką moją, ta książka, która teraz wyszła jesienią, to jest, się nazywa Dziennik Reformowanego Stoika i to jest książka, w której ja tak trochę rekapituluję, czy opowiadam, co się u mnie działo a propos tego, co się u mnie dzieje w tych ostatnich latach. Znaczy nie stricte ostatnich, ona jest opowiada za, odpowiada za lata 14-17, jest tak jakby zdaniem sprawy, z mojej podróży przez ten stoicyzm, szumnie mówiąc. Natomiast moja to, i to jest moja najnowsza książka, moja pierwsza książka stoicka, nazywa się Sztuka życia według stoików, wyszła w roku 2014. No i była takim no, elementarzem, trochę, tak? Znaczy, ja nie zdawałem sobie sprawy, że ona aż tak fajnie zostanie odebrana, ale ona faktycznie jest taką trochę yy, taką trochę podstawą czy Biblią, takim podręcznikiem stoicyzmu od zera. I poza tym wydałem jeszcze książek no wydałem szereg innych książek tak? o stoicyzmie, jeszcze jest taka książka yy, <coughs> przepraszam yy, Does Happiness Write Blank Pages czyli o twórczości literackiej i o stoicyzmie, gdzie się z kolei zastanawiam nad, z takiej trochę krytycznej strony, nad yy, jakby warunkami i ograniczeniami tego stoicyzmu Czyli jakby łączy się w taki jeden pakiet w tym znaczeniu, że ja Uważam, że odpowiedzialne i sensowne i twórcze mówienie o stoicyzmie jest wtedy, kiedy no, śmiało się przyznajemy do tego, kiedy on nie działa, czy nie wiemy, czy on zadziała i sprawdzamy, gdzie on działa, tak? a nie na zasadzie jakiegoś takiego dogmatycznego nauczania, jak, jak w kościele katolickim, że macie po prostu wierzyć i tyle. Mhm. Napisałaś też przede wszystkim książkę Sztuka życia według stoików. To powiedziałem, że w 2014, czy coś pomyliłem, w 2014 wyszła tak, sztuka tak, według tak, stoików, tak. która była taką. No ona jest takim, jakby takim absolutnie od zera elementarzem, tak, że jeżeli tak. nic nie wiesz o stoicyzmie, i chcesz się dowiedzieć, no to jakby wskakuj do sztuki życia według stoików, i to ono po dekadzie prawie mogę też powiedzieć, że to nie jest tylko moje zdanie, ale też ludzi o tak traktują. Także to jest takie pierwsze wejście do przygody ze stoicyzmem. No która ta przygoda ze stoicyzmem, jak to się ładnie mówi, Warto zawsze ją mieć, tak? Znaczy, nawet jeżeli ty ja, czy znaczy, no, ty i ja to jesteśmy już trochę takimi aspirującymi stoikami, prawda? Ale ktoś ze słuchaczy, jeżeli Państwo nie chcecie nawet być stoikami na zawsze, czy uważacie, że to nie jest dla was w tym znaczeniu, żeby się jakoś zaangażować w to na wiele lat, to warto zawsze przynajmniej raz przeczytać książkę stoicką, przynajmniej raz sobie te rzeczy po stoicku nazwać, bo to procentuje, bo to po prostu zostaje na przyszłość, jako, jako pewien potencjał, do którego Później można wracać. Mhm. Piotr, a propos tego, co powiedziałeś o mnie, ja uprawiam, jeśli chodzi o stoicyzm, uprawiam teraz tak zwany deep dive. Totalnie zanurzam się w stoicyzm, więc wiesz, codziennie teksty, codziennie praktyka, codzienne łapanie się. I wyszukiwanie ćwiczeń i tekstów do sytuacji życiowej. Tak, ja wiem, ja, o, o to mi trochę chodziło, tak? Nie użyłem tego, mhm. nie użyłem tego słowa, ale jakby z w nas, w naszej też poprzedniej roz, rozmowy, poza anteną jakiś czas temu i z rozmowy, i jakby z, ze śledzenia twoich sociali to wynikało mi, że jesteś takim bardzo jakby porządnym uczniem stoicyzmu, że jakby od A do Z przez wszystkie etapy i szczegóły przechodzisz. co jest bardzo, bardzo fajne i bardzo godne, godne podziwu. Piotrze. Jaką to rocznicę obchodzisz teraz? To, to się zdradzimy, tak? że tak. nagrywamy to w drugiej połowie stycznia, i tak się składa, że 31 stycznia obchodzę taką nieokrągłą, a ważną rocznicę. Mianowicie 13 lat bez kropli alkoholu w moim życiu, co jest no, wynikiem, o którym się już chyba można yy, pochwalić, no bo jest to spory kawałek czasu. Więc tak, 13 lat absolutnej abstynencji od alkoholu. Zero zupełnie. Żadnej... Zero, zero, tak. To znaczy tam kiedyś jakieś piwo bezalkoholowe czy coś, ale czy nie wiem, krople rządkowe, no ale to nie liczymy tego. Natomiast tak, absolutne zero i to oczywiście wynika z pewnych głębszych założeń, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że wiesz, w dziedzinie leczenia uzależnień też się dużo dzieje i teraz jest trochę w modzie, jakby właśnie odchodzenie nawet trochę od tego modelu absolutnej abstynencji, tak, to trochę się takie staje wręcz jakby no nie, może nie modne, ale, ale są jakby dzisiaj różne inne możliwości. Natomiast no ja jak się z tym alkoholem tam borykałem, to wyszło mi, że jeżeli ja chcę zrobić to, co chcę zrobić, czyli jakby to zbudować, no dużo się mówi, wiesz, nowy rok, nowy ja Zbudować życie na nowo. No, jeżeli chcę to spróbować tego serio, jeżeli chcę, żeby to miało naprawdę ręce i nogi, to musi to być model właśnie całkowitej abstynencji, żeby jakby wymusić na sobie przebudowanie życia w ogóle, tak? No i to też widzę po tych latach następnych, że to miało sens, tak? Jakby ja przystępcie alkohol, rok, ledwie rok później zacząłem pisać, no właśnie, sztukę życia dostojników, swoją pierwszą książkę, i się bardzo różne sprawy rozwinęły, tak? Mówiąc krótko. Robiąc coś tak dużego, jak na przykład zrywając z alkoholem, czy zmieniając swoje życie w jakiś inny sposób, no człowiek robi taki zakład o nieodgadnioną przyszłość, trochę. To znaczy, y, robi rzeczy, które y, jakby przygotowuje się do robienia rzeczy, o których jeszcze nie wie, tak? To trochę w ten sposób, mhm. to trochę w ten sposób działa. Chodzi mi o coś takiego, że. No, wiecie Państwo, gdybym, no, był w tym takim modelu, że czasem sobie to piwko wypije, czasem nie wypije i tak się permanentnie targuje ze sobą, to w pewnym sensie moja energia życiowa, no, ciągle schodziłaby na to takie targowanie się, tak? Ciągle bym się na to zużywał. W momencie, jak sobie powiedziałem raz, jakby raz zrobiłem mocną decyzję, że już więcej nie, no, to jakby odblokowała się ta energia życiowa, i to jest coś, co, no, dało mi bardzo dużego takiego rozpędu życiowego i też takiego właśnie stoickiego, stoickiego uporządkowania. Więc oczywiście kto ze słuchaczy się boryka z jakimś problemem, czy to będzie alkohol, czy to będzie co innego, no to mocno polecam, jeżeli tylko macie siłę, wziąć się za bary, szukać pomocy i wziąć się za bary z tym problemem, bo to bardzo dużo daje oczywiście. Właśnie, powiedziałeś szukać pomocy, a yy, czy stoicyzm yy, przysłużył się jakoś do tego sukcesu w Twojej abstynencji? Bo to no, nie... Nawet... No muszą. Na pewno, tak? To znaczy ja nie... To, to się działo jakby równolegle, tak? Ja mniej więcej, jak, jak popatrzeć w czasie, to ten mój deep dive w stoicyzm i moja abstynencja no, działy się mniej więcej w tym samym czasie, tak? Jakby z początkiem tej drugiej dekady XXI wieku, czyli taki 2009-2010 rok. Faktycznie jakby zanurzenie się w tych rozkminach o właśnie rzeczach zależnych i niezależnych, ale przede wszystkim w tym takim, wiesz, no jednak pewnej takiej no, twardości, czy pewnej, pewnej takiej, no to też jest trochę dzisiaj niemodne, tak? W sensie, że, że, że dzisiaj są takie czasy trochę, w których byśmy chcieli być miękcy tam, gdzie trzeba i, i takie wymuszanie rzeczy na sobie często się niedobrze kojarzy. Natomiast ja uważam, że. Tam, gdzie trzeba, to warto. Tak? I ja wiedziałem, że jakby spróbowałem w tej sytuacji właśnie zastosowanie tej takiej stoickiej twardości czy mówiąc krótko, dyscypliny wobec siebie. tak? Że to jest właśnie absolutna abstynencja, że już w ogóle więcej nie piję alkoholu I, i jakby to stoickie paliwo ewidentnie mi w tym, wypadku, w tym wypadku zadziałało. To jest w ogóle tak, że ja jakby to już minęło tyle lat, że też czasami zapominam trochę o tym. Znaczy jak ktoś mnie, nie wiem, zdarza się jako stoik taki aspirujący, który dużo o tym mówi, czasem jestem krytykowany, że o, niby jesteś takim stoikiem, a tutaj tego czy tamtego, no nie zrobiłeś po stoicku, no i okej, okay, mogę tam się jakby trochę, trochę pospierać, natomiast na no wtedy już no tak, no ale od 13 lat nie piję alkoholu właśnie na stoickich podstawach i to jest jakby no nieskończenie większy ciężar i dowód niesie ze sobą niż jakakolwiek ta kłótnia w internecie o jakieś duperele. Tak, tak, to prawda. Słuchaj, Wiesz, co, chciałem Cię jedną ważną rzecz zapytać, bo powiedziałeś na początku coś na temat szukać pomocy. Tak. To, co widzę, kojarzy mi się z samodzielnością i z szukaniem pomocy w sobie samym. Się z tym? I, to są dwie rzeczy. Po pierwsze chodzi, chodzi mi o to, ja, ja jestem wielkim zwolnikiem i to w ogóle uważam też, że jest na stoickich zasadach podparte, że jeżeli się ma problem, no to trzeba szukać pomocy. Jeżeli masz depresję, to idź do lekarza. Jeżeli masz problem z alkoholem, no to idź do specjalisty, tak? Tak samo jak idziesz z grypą, czy z, nie wiem, z, z jakąś inną chorobą idziesz do, do lekarza od ciała, tak? No, żyjemy w XXI wieku, ludzkość już zgromadziła dużo wiedzy, tak? To, co Marek Aurelius pisał 2000 lat temu, prawie o zgodności z naturą, no to my już nie musimy, jakby odgadywać, czy w, w wyniku jakichś takich ezoterycznych rozkłon się domyślać, o co chodzi z tą naturą, dlatego mamy naukę, mamy medycynę, która naprawdę jakby już dużo wiedzą i zinstytucjonalizowały. Tą wiedzę, więc jeżeli mam problem, jeżeli jest depresja, jeżeli jest jakieś tam e, inne sprawy, jeżeli jest uzależnienie, no to możemy po prostu iść do specjalistów tak? i w tym sensie należy jakby jak najbardziej z tego korzystać. Jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. E, stoicyzm szuka pomocy w sobie w tym sensie, że jest dyscypliną. Tak? To znaczy no najlepszy efekt oczywiście uzyskamy wtedy, kiedy pójdziemy zarówno do specjalisty zewnętrznego, jak i siebie samego powołamy na takiego specjalistę wewnętrznego, który nam pewne sprawy jakby zdyscyplinuje i ułoży. Tak? No jeżeli miałbym nie wiem, raka czy jakąś taką poważną chorobę, no to musiałbym pójść do lekarza jakby zewnętrznego, specjalisty, od, no, od tej choroby, ale zarazem no, musiałbym starać się za pomocą stoicyzmu, żeby samego siebie trzymać w kupie wewnętrznej, że się tak wyrażę, no, poprzez właśnie tą stoicką dyscyplinę. Tak? Taka jest tutaj idea. To znaczy, chodzi mi o to, że absolutnie nie należy rozumieć, że stoicyzm, że, że stoik będzie uciekał od zewnętrznej pomocy. To zupełnie, mhm. e, zupełnie nie o to e, zupełnie to, nie o to chodzi. Tak. No, boję się otwierać puszkę Pandory, związana z no panią publikowską. No <laughs> właśnie. Bo ostatnio na swoim fanpage'u moi drodzy, Piotr prowadzi fanpage, stoicyzm reformowany, gdzie swoje rozkminy właśnie takie dzieli się nimi. I ostatnio jest. właśnie dość emocjonalne są na temat. Pani Pawlikowskiej. Właśnie to, 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 znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy chcemy o tym, czy musimy o tym jakoś długo gadać, bo to nie, jednak jest nie. inba w internecie, która. Nie, ale to nawiązuje do tego, co powiedziałeś przed chwilą, na temat właśnie korzystania tak. z sukcesów medycyny, z nauki i tak dalej. Tak. i Więc... to jest 100% z nowo postawa stoicka. Jeżeli mhm. zaprzeczasz medycynie, jeżeli zaprzeczasz nauce, jeżeli uważasz, że ziemia jest płaska, szczepionki powodują raka, mhm. autyzm czy whatever. No to nie jesteś stoikiem, tak? Bo w stoicyzmie chodzi o to, żeby żyć zgodnie z naturą. To jest ten taki fundamentalny slogan, slogan hasło, idea stoicka, jedna z takich centralnych, rdzeniowych. Które, o której ja jakby zaskakująco mało mówię, tak, jak sam patrzę na, na te swoje stoickie sprawy, dlatego, że w dzisiejszym świecie, no jakby ta natura brana jako idea normatywna, no jest trochę, jej znaczenie jest niejasne, natomiast od strony takiej negatywnej łatwiej ją widać, tak? jakby natura, no to są te fakty, o których opowiada nam nauka, tak, więc jeżeli ja, nie wiem, choruję, zachoruję na depresję, a odmówię, a jakby nie będę chciał pójść do, do, do terapeuty z tym, to to znaczy, że nie jestem stoikiem, bo to jest niezgodne z naturą, tak? Tak, więc jakby, no tutaj jest we mnie duża taka niezgoda na. Jest we mnie duża niezgoda na różnych takich, wiesz, szamanów z YouTube'a i innych takich ludzi, którzy, wiesz, tam leczą raka wiatrem, jakimiś tam, nie wiem, depresję. No nie wiem, celebrytów wirusologów tak, tak zwanych. No, piękne określenie, celebrytów wirusologów, tylko to mnie jedną ściślił. Ja nie uważam, że to jest z pozycji emocjonalnych, tak? Znaczy ja uważam, że no to jest właśnie z pozycji rozumu, tak? Jakby to Dlatego ja nie podoba się to, co robi pani Pawlikowska, no że ja wiem, że jakby rozum ludzki i jakby gromadzona przez tysiące lat wiedza, no mówią co innego. A ona w wyniku, poprzez jakieś tam swoje wiesz, wynurzenia oparte na nie, nie wiadomo czym, no po prostu rozwadnia wiarę ludzi w rozum, naukę i medycynę i to jest, no i to jest groźne, tak? to jest po prostu szkodliwe, yy, to, to jest szkodliwe społecznie. Czyli na pewno nauki Epikteta by się przydały Pani. Słuchaj, na temat właśnie pokory chociażby i tego, żeby nie być kimś, się uważać za kogoś tam, bo tak. pamiętam, że w Enchiridionie to napisał. Ja, Czy... o po... ja o pokorze mam dwie takie, dwa szybkie strzały mogę Dalej. wrzucić chętnie. Strzał numer jeden jest taki, że już wspomniałem, że jesteśmy obaj aspirującymi stoikami i to jest bardzo myślę, dobra e, diagnoza w tym sensie, że stoicyzm jest mocna. stoicyzm jest ta mocna pokora, tak, że nikt nie jest tak naprawdę stoikiem, bo to jest, pełen, to, jest to pewien ideał, którego się no, nigdy nie osiągnie, możemy co najwyżej dążyć do tego, tak? I to jest jakby ważne, żeby o tym pamiętać, że tutaj absolutnie nikt nie jest doskonały. To jedna rzecz. Druga taka bardziej jakby osobista jest taka, że ja tak jak mówię, 13 lat zaraz mi stuknie abstynencji. I rozmawiałem jakiś czas temu ze, ze znajomą, która też właśnie alkohol, narkotyki, w sensie jakby się z tym borykała i ona no, półtora roku temu mniej więcej też udało jej się z tego wyjść i powiedziała stop. No i jakby tam rozmawialiśmy o swoich wrażeniach, wielokrotnie rozmawialiśmy, natomiast w pewnym momencie była taka rozmowa, że właśnie jej, jej już tam było półtora roku miała, ja miałem dwanaście pół roku. Ja jednak tak powiedziałem, że słuchaj, no ale to też ty tam... Tu nie, podcho nie, nie, nie zadawa mi pytania jak jakiemuś guru, no bo jakby arytmetycznie to może ja mam więcej abstynencji niż ty, ale tak egzystencjalnie naprawdę to my jesteśmy już na jakby równym poziomie. To nie jest tak, że jestem jakoś mądrzejszy z tego powodu, że mam o 10 lat więcej tej abstynencji. I jakby miałem wrażenie, że ona to odebrała jako taką wiesz, fałszywą skromność, jako takie wiesz, mydlenie oczu, a potem zrozumiałem, że to jest no, głęboka prawda w tym, tak, że w jakimś znaczeniu jedziemy na jednym wózku i ta pokora jest czymś, co należy w sobie. Nie, nie jakaś tam właśnie fałszywa, jakieś fałszywe coś, tylko właśnie pewna taka fundamentalna świadomość kruchości czy pewnych, czy, czy, czy względności pewnych sytuacji. Mhm. A powiedz mi, czy według Ciebie stoicyzm możemy traktować jako formę terapii? Właśnie terapia filozoficzna, bo dwa tysiące lat temu, z tego co czytałem, była traktowana właśnie chyba tak, jako tak. rodzaj psychologii, prawda? Taki... Tak, tak, tak. Stoicyzm jest filozofią terapeutyczną, tylko znów rozróżnienie. To nie jest tak, że stoicem zastąpi psychoterapię, leki na depresję i dalej. To nie w tym znaczeniu, tak? Nie teraz już co... to wiemy, ale 2000, 2000 lat, wiemy. lat temu nie było to, nic nie innego. Nie, bo, Natomiast 2000 lat temu nie było alternatywy. No, jakby stoicyzm jest filozofią terapeutyczną w tym takim no, etymologicznym znaczeniu tego słowa, tak? Znaczy, że w ale też w innych filozofiach, choćby w epikureizmie, czy w czy w innych nurtach, nie, w chrześcijaństwie tak samo przecież, no, zakładamy, że człowiek jakby w punkcie wyjścia jest no, niedoskonały niestety, ma różne problemy, uh -huh. ma różne nie, wady to w chrześcijaństwie, czy problemy ze sobą, czy pewne właśnie takie nieidealności, no i że warto jakby naprawić te problemy, tak, zrobić taki dialektyczny krok, że jednak pewne Pewna, pewna poprawa, pewne, pewna terapia, właśnie, tak? No, jest potrzebna. Taka metafora choroby jest w ogóle bardzo w, w starożytnym stoicyzmie rozpowszechniona, że tam Seneca o tym pisał, że izba wykładowa filozofa, no to jest jak sala lekarska, nie, to epikter, tak? Że, że izba wykładowa filozofa jest jak szpital, jak sala lekarska, i tak dalej, Filozofia w starożytności miała przede wszystkim leczyć dusze ludzi, tak, poprawiać ich życie, sprawiać, żeby byli bardziej z tego życia, żeby to życie było bardziej uporządkowane, lepsze, bardziej satysfakcjonujące itd. I tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. w tym znaczeniu była terapeutyczna. Chodzi o to, że filozofia w starożytności to nie było to, co sobie dzisiaj wyobrażamy, że jakieś tam. Yy, wiesz, Chocki, Klocki, abstrakcyjne rzeczy, rozkminiane na uniwersytecie, tak? właśnie materiale. życiowa taka postawa, z konkret... życiowa, praktyczna postawa, właśnie z konkretnym celem, tak? poprawienia mm -hmm. tego życia. W tym fundamentalnym znaczeniu jest ona terapeutyczna, albo ponieważ dzisiaj mamy też terapię, jakby szczegółowe. Od wiesz od głowy, od raka, od innych chorób, no to absolutnie należy z nich korzystać. Stoicyzm do tego no, zachęca, czy wręcz przymusza, a nie, a nie od tego każe uciekać. To, żeby było jasne. Czyli są ćwiczenia stoickie i teksty, które mogą pomóc na przykład w pozbyciu się jakiegoś nałogu? Słuchaj, w pozbyciu się jakiegoś nałogu, to, to jest trochę tak, znaczy na pewno chwila teraźniejsza, tak? Stoicy mówią, że rzeczy się dzieją na zależne i niezależne i ze wszystkich rzeczy, które są na świecie, należy się skupić na tym, co od nas w stu procentach zależy. I jeżeli zastosujemy swoje to i to jest jakby ten mój to moje podejście, jeżeli zastosujemy sobie to rozumowanie do danej chwili, do, przepraszam, do linii czasu, tak, do tej strzałeczki, które uczą nas w szkole, no to wyjdzie wiadomo co, że przeszłość już od nas nie zależy, przyszłość jeszcze od nas nie zależy, jedyna chwila yy, poprzez którą mamy wpływ na na życie, no to jest chwila teraźniejsza, tak? Tylko mhm. i wyłącznie ona, tylko i wyłącznie dzień dzisiejszy to jest to, gdzie możemy się starać zrobić to lub owo. No i jakby to jest właśnie ta, ta koncentracja, tak? Jeżeli mam duże parcie, właśnie zrobienie czegoś, wiesz, no niezdrowego, napicie się alkoholu, no jakby zrobienie tego, co mnie, co mnie niszczy, no to skupiam się na tym, żeby nie zrobić tego w danym jednym dniu, tak? W danym jednym dniu można to bardziej podzielić, tak? W danej godzinie, w danej nawet minucie, tak? To jest ta podstawowa logika, która nawiasem zgadza się z z tym co mówiła anonimowi alkoholicy, czy ten w ogóle nurt 12 kroków cały stosowany do różnych uzależnień. Jeżeli masz problem z tam X-em, no to po prostu w danym dniu, danej godzinie, danej minucie nie rób tego X, nie wypij alkoholu, nie, nie zagraj tam w grę i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj jest ta ta to podobieństwo i do tego bym no bo wiesz, no nikt fizycznie jednak nie zmusza cię, chyba że jesteś na jakimś już ostrym głodzie, nikt fizycznie cię nie zmusza do tego, żebyś tego alkoholu się napił, tak? To jest w jakimś sensie Rzecz, nad którą możesz starać się, starać się zapanować, ale nie zapanować w ogóle, tylko zapanować w tej jednej konkretnej chwili. Więc jest mhm. jeden taki pakiet myślenia, i do tego bym do taką, e, może trochę subtelniejszą uwagę, że ja e, z własnego doświadczenia, wiesz, no jak ja przestawałem pić, tak, to ja nie, nie wiedziałem, jakby jak to dalej będzie. Tak? Znaczy, no ja byłem w tym 2009 roku zanurzony w takim no, post-studenckim, czy wiesz, no, młodego człowieka, takim, no, młodego człowieka życiu imprezowo, zabawowym. No i jak to każda osoba, która jest na takim etapie, no myślę, że wszyscy tak robią, tak? No dopóki pijesz alkohol, no to wydaje się, że wszyscy piją, tak? To trochę działa. Dopóki robisz coś Ale. złego, wydaje się, że wszyscy są tacy. Musisz jakby pewne, mówiąc szumnie, dobro wtworzy, wytworzyć w sobie, żeby móc zobaczyć to dobro wreszcie świata, tak? To jakby dobro w nas jest też takim zmysłem, który pozwala nam postrzegać wreszcie świata. Ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać dalej. No i to jest taka bardzo duża no bardzo duża blokada, tak? No, bo jakby, no nie wiesz, co to będzie, trudnie jesteś w stanie wyobrazić tego życia bez tych imprez, bez jakby tego takiego właśnie studenckiego, wesołego życia. No i właśnie tutaj przychodzą stoity, tak? Którzy mówią, że, no nie musisz się tym przejmować, tak? Jakby najważniejsze to się skupić na tym, żeby nie pić i nie imprezować tam dzisiaj, w tym tygodniu i tak dalej. A co będzie dalej? No to się już jakby okaże, bo to i tak jest od ciebie niezależne i jakby. To się fantastycznie sprawdziło, tak? że jakby w jakimś sensie zdjęcie, w jakimś sensie dodanie tej odpowiedzialności, no, że muszę, jeżeli chcę ogarnąć to swoje życie, no to muszę skupić się na tym, żeby odstawić alkohol, ale z drugiej strony no, nie muszę się już martwić tym, co będzie. Piotrze, no to dobrze, no, podjęliśmy decyzję o zmianie tak. życia. Jak powinniśmy podchodzić do tego projektowania naszego nowego życia? Ja może odpowiem, odpowiem tak trochę przekornie, tak, to znaczy ja odpowiem tak, że my tutaj cały czas mówiliśmy, tak, jakby to się wszystko udawało za pierwszym razem, tak? To całe nowe życie. A to wcale tak nie jest. To wcale tak nie jest ta data 31 stycznia 2010 roku, od kiedy nie pił alkoholu, też jest przypomnieniem tego, jak widać no od 1 stycznia roku 2010 no nie udało się nie pić alkoholu, jednak ten miesiąc jeszcze zleciał na różnych tam próbach, więc jakby to tym projektowaniem nowego życia, jakby dla mnie, z mojej perspektywy dzisiejszej, jakby bardzo ważne jest, żeby sobie zdawać sprawę, że to rzadko kiedy będzie taki jeden strzał, że się wszystko zmieni za jednym zamachem. tak? To będzie ileś prób, ileś podejść i to raczej będzie się działo tak krok po kroku. Ja bym tu powiedział, że e, to jest takie raczej lepienie niż lepienie z gliny, jakby takie up, stałe upgrade'owanie niż jeden taki błysk, który wszystko zmienia. Tak, tak uczy praktyka i tu bym nawet powiedział mocniej, tak? no, że, jakby, że, że tutaj znów schodzi ta stoicka nauka o naturze, że spodziewać się że to się wszystko uda za jednym zamachem, zaprojektowanie swojego nowego życia, że przekładam kartkę w kalendarzu, już jest nowe życie, nowy świat. No to jest trochę niezgodne, trochę jest niezgodne z naturą człowieka, tak, który no jednak potrzebuje paru prób i błędów. Tutaj mogę opowiedzieć mój ulubiony ostatni żart o rzucaniu palenia. Część z Państwa go może słyszała, ty może słyszałeś, ale mogę, proszę, bo jest tak, tak go lubię teraz. Mogę? Dobrze, to mówię. Jest taki dowcip króciutki, że. 17 razy, że jestem fantastycznym, ja się fantastycznie znam na rzucaniu polenia, tam mówi ktoś. Tak, A dlaczego? No dlatego, że już 17 razy rzucałem. I to jest żart, śmiejesz się. Natomiast ja, jakby to od wielu tygodni mi chodzi po głowie, bo to przecież nie jest żart do końca, tak? Znaczy, jest tu dużo głębsza treść, taka mianowicie, no że skąd właściwie założenie, że coś tak dużego jak rzucanie palenia, czy alkoholu, czy czego tam jeszcze, no uda się za pierwszym razem? Właściwie, dlaczego tak miałoby, jakby rzeczy się wszystkiego się w życiu uczymy, a tego mielibyśmy się nie uczyć, tak? To w pewnym sensie właśnie należy powiedzieć, no właśnie, to no naprawdę to, to ten gość, który 17 razy rzuca palenie, to jest w pewnym sensie godny podziwu, zwłaszcza jeżeli rzuci po raz 18 I teraz już mu się uda. tak? Jakby to jest dużo bardziej godna. Oczywiście, jakimś stanem idealnym jest, że za pierwszym razem już się udało, natomiast to się udaje rzadko kiedy. Człowiek, który rzucał palenie 17 razy i w końcu mu się za tym 18 razem uda, no jest dużo bardziej przecież godny podziwu niż ten, który rzucał palenie 5 razy, nie udało się 5 razy i przestał i pali dalej. tak? Jakby uh -huh. O to tutaj chodzi. To jest ta, to, to jest ta perspektywa, którą. Daje stoicyzm i której też mam wrażenie, byłem no, w ostatnich latach, tak, to w 10 lat temu czy 15 lat temu no, nie, i, i w sztuce życia stoików jeszcze o stoików y, jeszcze o tym nie pisałem. Tak więc to byłaby taka podstawowa rzecz, że zdawać sobie sprawę, że nowe życie nigdy nie przyjdzie łatwo i za jednym takim strzałem. Mhm. Wiesz co, ja mówię moim podopiecznym, bo prowadzę mentoring taki stoicki, gdzie wybieram teksty moim, moim podopiecznym i stoickie i ćwiczenia też na różnego rodzaju problemy i oni się, kiedy się zniechęcają, to ja im mówię, że ja też popełniam błędy, też mam sytuacje, gdzie wkurza mnie ktoś na drodze, też przeklnę, też się zniecierpliwię, też się stresuję różnymi sytuacjami, ale to jest normalne, to jest, ta praca nad sobą jest jak branie prysznica, nie wystarczy wziąć raz tak. prysznic, żeby być już zawsze czystym, prawda? Musisz na stop tak. sobie przypominać, musisz na stop sobie myśleć, nawet kiedy masz ten pierwszy strzał emocji, to tak. po chwili aha, tylko to mnie kontroli tutaj, to kontroluje, tego nie kontroluje. A, to oczywiście ja tu potwierdzam, masz to dobrze rozkminione, dokładnie tak jest, że jest ten pierwszy strzał emocji, którego często nie jesteśmy w ogóle w stanie kontrolować, a cała dychotomia kontroli, jakby cały stoicyzm wchodzi dopiero w tym drugim kroku, tak? W tym mm -hmm. drugim kroku, w którym decydujemy w jaki sposób chcemy do danej sprawy się, się odnieść, co też się nie zawsze uda, ale już wola spróbowania w określony sposób jest już naszą własną rzeczą. Tak, chyba, bo ona ma taka przypowieść była o takim stoiku, który płynął przez Adriatyk, tak? I, to i... jest... Tak, 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 tak. I, tak. I burza był, pytał, pytał, dlaczego on się denerwował, w którym jest stojkiem, tak. prawda? Ja, ja to pamiętam w takiej wersji, że była burza, strzelił piorun, no i tam się wszyscy przestraszyli. Jak ktoś zauważył, że stoik też się przestraszył, no i on się zaczerwona, <laughs> tak. dlaczego ty stoikuś tam skuliłeś? No i on w zasadzie no to jest odruch taki biologiczny, podstawowy, którego, no którego nie da się kontrolować i którego to jest jakby ważne, tak, bo jakby w stoicyzmie często ludzie myślą, że chodzi o to, żeby. Jakoś zaprzeczać emocjom, czy, tak, czy tak. udawać, że, że ich nie ma. to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak już się pewne emocje wydarzą, no to, żeby wtedy na nie odpowiedzieć w taki sposób, w jaki chcemy odpowiedzieć, i też jest pewne pozytywne wzmocnienie, co jakby też sprawia, że następnym razem one już się pojawią trochę w inny sposób. Tak, sprawić, żeby one nas nie zniszczyły, żeby dobrze przekierować też, prze, przeramować być może sytuację. Tak. Można też całkowicie zlikwidować emocje, kiedy rozumowo się do tego podejdzie. No, myślę, że to nie każdemu się udaje. Nie każdemu tak. też zależy, od, zależy też, jak rozumieć te pojęcia, tak? bo emocja to jest pojęcie, które też bardzo różne ma definicje tak. I w pewnych ujęciach się daje zlikwidować, ale w, takich, w takim kontekście, w jakim z reguły się rozumie to słowo, no to, to, to często słabo. No, nawiązując do całego początku Twojego wstępu na temat tej współczesności, to na pewno nie tłumić, bo wszyscy mnie zjadą tutaj, że tłumienie jest straszne, bo, bo rzeczywiście stoicyzm nie tłumi no emocji, tak, pozwala jakby, na istnienie ich. Tak, jakby to, to jest też ta różnica, także. W jakbyśmy byli w starożytności nagrywali ten podcast, no to pewnie byśmy powiedzieli, że właśnie te nega, że emocje były rozumiane wtedy jako takie, negatyw, jako takie poruszenia duszy negatywne, tak, które mhm. z definicji są negatywne, bo emocja to była taka raczej, już turbulencja, tak? o której uniknięcie chodziło. W dzisiejszym jakby szatce pojęciowej, no najlepiej jest powiedzieć właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, tak, że Pierwsza taka emocja, pierwszy impuls, pierwsza taka biologiczna odpowiedź no jest naturalna, natomiast stoicyzm wchodzi w tym drugim kroku, w którym decydujemy, co właściwie i jak chcemy mhm. z, tym, yy, z tym zrobić. Czyli stoik nie jest robotem wbrew. Yy... Znaczy, moim zdaniem, tak, i to, ja bym się tej linii trzymał, tak? I wyobrażenie o tym, że stoik jest jakimś. Takim oderwanym od rzeczywistości robotem, no nie wnosi wiele. To nie jest, mhm. to, nie jest to, o co chodzi. Powiedz, Piotrze, czy stoicyzm ułatwia samoorganizowanie się? No, fundamentalnie. Przynajmniej u mnie i nie Jak? tylko u mnie. No, w ten sposób, jakby porządkujemy. Porządkujemy dzień według, znaczy dzień, czas porządkujemy według skali, tak? Czyli to, co powiedziałem właśnie o tej godzinie, o teraźniejszy moment, godzina, tydzień i tak dalej, jakby możemy zastosować w różnych skalach. Ja jestem w stanie sobie mniej więcej przewidzieć, co będę jakby chciał zrobić, czy chciał osiągnąć, co będzie ode mnie zależne w perspektywie godziny, dnia, tygodnia, roku i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem wielkim. Wielkim fanem planowania, i myślę też, że robię to w taki dojrzały sposób, tak? To znaczy, to nie jest tak, że mam 36 aplikacji, które non-stop tam piszą i pokazują, gdzie mam być, bo jakby ludzie idą w różne skrajności. Tak. Tylko faktycznie staram się wykorzy wykorzystywać ten czas jako. Do linii czasu, jako taką dźwignię do osiągania własnych rzeczy. Tak jakby no samo to, że dokładnie wiem, że te 13, że te 13 lat będzie tej abstynencji, też jest takim no, samonapędzającym się motorkiem. Tak jakby definiując, zaznaczając w kalendarzu ten punkt, którego nie piję, no jakby z każdym kolejnym dniem mogę sobie powiedzieć, o fajnie, już kolejny dzień, już tam jest 12 lat i 11 miesięcy i 20 dni. Tak jakby to wzmacnia człowieka. Oczywiście po jakby wielu latach, no to nie robisz tego codziennie, natomiast w momencie jak to możesz, wiesz, popatrzeć ile tego było, wyrazić to liczbą, ile dni, od kiedy do kiedy i o wow, faktycznie nie piłem ty alkoholu przez tyle czasu, a wszyscy inni to tyle pili, tyle pieniędzy wydali, a ja tu jestem jakby mocniejszy i tą dyscyplinę mam, no to to dużo daje, tak, Że, żeby przełożenie, idea, wiesz, kalendarza, czy idea, jakby idea planowania jest jakby przełożeniem na, na liczby, na, na na, na ten wymiar czasu w sposób sprecyzowany, no tego, co inaczej byśmy tylko w głowie mieli jako jakieś takie luźne asocjacje. No i to jest, fundamentalnie, to jest fundamentalnie słuszne, fundamentalnie ważne i bardzo, bardzo takie, bardzo pomagające. Tak? W momencie, jak sobie sprawy zaplanujesz konkretnie z datami, co chcesz do kiedy osiągnąć i jak, no to to jest zupełnie co innego niż jak sobie nosisz je w głowie jako luźne idee. Mm -hmm. No właśnie powiedziałaś kalendarza. Dlaczego stworzyłeś stoicki kalendarz? Czym się no, różni No właśnie tak, bo ja powiem Jeden. tak, kalendarz w ogóle od jakby jest też kalendarz. Oczywiście stoicki na rok 23. Polecam. kalendarzstoicki.pl, to jest moje autorskie dziełko, które no, ma parę takich fajnych feature'ów, które nie mają zwykłe kalendarze. Przede wszystkim no, jest cały podzielony według tej linii zależne i niezależne, tak? jakby Projektując ten kalendarz, no, mieliśmy z chłopakami ze studia graficznie, to to robili. Miałem się taki właśnie, jak to zrobić, żeby ten stoicyzm był oddany, nie na zasadzie, że jest cytacik, nie jest mhm. fajnie, że cytat, ale nie na zasadzie, że jest ideologia podana teoretyczna, którą można sobie tam przekartkować, bo to też jest, ale żeby było coś, co jakby w samej strukturze kalendarza jest zapisane i jakby doszliśmy do tego, że po prostu na każdej stronie, że jakby każdy dzień, literalnie każdy dzień jest podzielony na część zależną od nas. I niezależną od nas. I według tego można sobie te rzeczy wpisywać i planować. I ja dopiero jak zacząłem też sam używać tego kalendarza, już własnego w nowym roku, no to też zrozumiałem, że to naprawdę był dobry kierunek, tak? Bo ja tym samym muszę się za każdym razem zmusić, żeby zdecydować, gdzie co wpisuję, tak? Bo jakby. To jest niby powiedziane w tych wszystkich mądrych książkach, yy, jaka jest definicja rzeczy zależnych, jak jest niezależnych, ale właśnie wiedzieć to abstrakcyjnie to jest jedno, a rozpisać w jakby konkretnym dniu, co ode mnie zależy, a co ode mnie nie zależy, jak w jakieś tam plany moje własne się według tego układają, no to jest zupełnie co innego. I to jakby zmusza do tego pomyślenia w ten stoicki sposób. No i na, dlatego jest, dlatego jest uważam, no nieskromnie uważam, że jest to fajna, fajna rzecz. No nie pozwala zapomnieć, bo na każdej stronie mam go w ręku właśnie i przeglądam. Ja też mam w ręku i tak, i dokładnie o to chodzi, żeby, bo widzisz, stoicyzm, no jakby ważny, w stoicyzmie fundamentalna jest ta praktyka, tak, że właśnie przeczytanie książki, przestudiowanie, deep dive od A do Z i tak dalej, to jest ważne, oczywiście, bo bez tego nie ma stoicyzmu, ale nie ma też stoicyzmu bez realnego zastosowania tego w praktyce I ja... Wydając ten kalendarz, no chciałem właśnie zrobić coś, co da tą strukturę. Tam wiesz, no są na rzeczach niezależnych są kropeczki, na rzeczach zależnych już kropeczek nie ma, że to jest jakby odwzorowane, że każdy dzień można w ten sposób e, uporządkować. I to, I to jest coś, co i to jest jakby próba takiego, wiesz, zapisania tych moich stolików doświadczeń e, w ten sposób. No i myślę, że to, myślę, że to działa fajnie. No właśnie, jak poprawnie go używać w praktyce, jakbyś sugerował rano, wieczorem, jak to w ciągu dnia mieć ze sobą. To, to trochę zależy, co, jakby jak robimy, tak? Bo ja, e, ja na przykład, co do zasady, wpisuję te, jak patrzę teraz, no to ja zgodnie, moja intuicja jest taka, że ja e, jakby takie plany, które sobie robię sam. Yy, wpisuje w te rzeczy paradoksalnie zależne, tak? To znaczy, że one są jednak to, na przykład, jak się umawiamy na podcast, ten tutaj dzisiaj, to, to wpisałem do rzeczy zależnych, co teoretycznie nie jest poprawne, bo no mógłbyś odwołać, tak? Nie jest to dla mnie w pełni zależne, że nagrywamy o tej, o tej godzinie. Natomiast jakby tą część na rzeczy. Niezależne, no ja sobie zostawiam na takie zdarzenia, które, no takie trochę też prywatne, o których nie do końca chcę mówić, ale jakby takie rzeczy, które mnie ograniczają, tak? W sensie, że jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, żona wyjeżdża, o, w ten sposób, żona wyjeżdża i opieka nad dzieckiem spada na mnie na tam dwa czy trzy dni, i jakby. Ja muszę to ogarnąć, bo to, to jest ta rama, w którą ja muszę, do której muszę dostosować te rzeczy zależne. W ten sposób to robię, ale też, ale też jako pisarz notuję cały czas sobie rzeczy i te rzeczy, które sobie zanotuję, z kolei w rzeczach zależnych, tak? no bo to, co jest jakby swobodnym, Mówiąc brzydko, wytworem mojego mózgu, no to jest jednak rzecz ode mnie zależna w tym kontekście, jakby twórczym. Co, co się dalej z tym stanie, już w kontekście, jakby wydawania następnej książki czy, czy jakiegoś nowego tekstu stoickiego, no to się, to się oczywiście okaże w następnym kroku. Właśnie, Piotrze, zbliżamy się do końca, i na koniec pytanie a propos tego następnego kroku i tego, co się wydarzy. Jakie plany na przyszłość twoje najbliższą? Słuchaj, plany na najbliższe przyszłość są takie, że obecnie cały czas jestem w fazie promocyjnej działań z książką nową i z kalendarzem, bo to jest taka trochę przygoda, to, która się nigdy nie kończy. Na pewno nie kończy się w ciągu najbliższych miesięcy. Po, po premierze, więc tym się, tym się zajmuję, jak mówiłem, polecam serdecznie, Dziennik Reformowanego Stoika, kalendarz stoicki, PL i PL, oba, obie rzeczy, więc zapraszam serdecznie i to jest taka rzecz, która mi pochłania dość dużo, dość dużo czasu i w nią obecnie jestem, jestem zaangażowany, jeżeli chodzi o te sprawy takie popularyzatorsko-stoickie. Popularyzatorsko ale rozumiem, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany na przykład Twoim wykładem w jakiejś firmie, albo w jakiejś szkole. A no tak, o, oczywiście, to... tak, to, to oczywiście, zapraszam, strona piotrstankiewicz.pl, jest mail, jest telefon, to jest coś, co stale też i regularnie robię, jakby pokazuje w jaki sposób ten no, stoicyzm w takim jakby na no, środowisku pracy działa, w zarządzaniu zespołem i tak dalej, i tak dalej, tak, jakby w różnych konfiguracjach, w jaki sposób te stoickie zasady działają, no co jest jakby szczególnie też przydatne, no, w czasach obecnych, tak, czyli w czasach, kiedy dużo rzeczy się zmienia, kiedyśmy covid Pracę zdalną, teraz jest wojna za granicą wschodnią, i tak dalej, i tak dalej, więc do tego też to oczywiście też stale, stale robię i do tego również zapraszam. No i jakby, a nad tym jeszcze oczywiście powoli tam rzeźbię w następnych książkach, bo kończąc tym, od czego zacząłem, no jako pisarz zawsze jestem po wydaniu jakiejś książki, a przed wydaniem następnej. Uh -huh. Super. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dziękuję ślicznie Radku za zaproszenie dziękuję Państwu za cierpliwe stoickie słuchanie nas jeśli podobał Ci się podcast Lepiej Teraz i pragniesz otrzymywać więcej informacji na tematy poruszane przeze mnie i moich gości w formie pisemnej, prosto na skrzynkę mailową wejdź na stronę lepiejteraz.pl i zapisz się na darmowy newsletter już w pierwszym mailu otrzymasz za darmo rozdział mojej książki przybliżającej filozofię praktyczną Lepiej Teraz, zapraszam i do usłyszenia.